właśnie zaprosiły mnie do rozmowy dla Uniwerek TV. Gdzie to można zobaczyć? Na Uniwerek TV. Tak. I teraz Kinga z Uniwerek TV będzie pytała mnie o to, dlaczego wędkuję i tańczę salsę. Nagrywamy dla Was live'a, więc sobie patrzcie z boku, a to jest główna wielka kamera, gdzie będzie materiał właściwej jakości. Tutaj macie Pawła, który nagrywa to również do naszych internetów. A Ty, Paweł, możesz pokazać Norberta. Ty robisz Facebook live'a, żeby zobaczyć też, ile crossów multimedialnych się dzieje. Specjalnie dla Uniwerek TV, z Festival Boss, dla nas Marcin Osma, specjalista od biznesu, który o biznesie wie wszystko. Cześć! Prawie wszystko, prawie wszystko, prawie wszystko. Nigdy nie można wiedzieć wszystkiego, to są ciągłe eksperymenty. Gdybym wiedział, to bym błędów nie popełniał, a takowe popełniamy. Wydałeś książkę pod tytułem Biznes ci ucieka, ale podsumowując tak trochę, co zrobić, żeby ten biznes nam nie uciekł? Jak go gonić? Odpowiedź jest banalna, czyli robić go, znaczy doświadczać, testować, eksperymentować. I często mam pytania od ludzi, od studentów, od młodych ludzi, od czego rozpocząć. I mówią, pomysł na biznes, aplikacja jakaś tam, a ja mówię, to jest moja słynna odpowiedź, już kopiuj w klej. Zacznij sprzątać toalety, jedź do Australii zbierać mango, albo noś kartony w magazynie w firmie u znajomego, żeby doświadczać prawdziwej pracy, a nie wirtualnej pracy, nie pracy nieprawdziwej, czyli takiej odrealnionej. Bo kończą się studia, masz doświadczenie, byłeś tu, tam, siam i zostajesz nagle w pysk tym, że to, co robisz, to, co myślisz, w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A widzę zdobyta przy noszeniu kartonów, jak wygląda biznes, jaka jest etyka pracy, czym jest teamwork, czym jest trudność dogadania się z współpracownikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są doświadczenia, jakie możesz łapać znacznie wcześniej, niż ten biznes się dzieje. Czyli rekomenduję przygotowywać się do biznesu, jeśli chcesz zobaczyć w ogóle, czy biznes to ty, jak najwcześniej. Na czyichś biznesach, w czyichś biznesach. Wspominasz często o pogodzie ducha, ale biznes kojarzy nam się często ze stresem, więc trochę jest to takie przeciwstawne. Jak zachować tę pogodę ducha? Wiesz, to nie jest przeciwstawne, bo nawet nie chodzi o pogodę ducha, tylko pytanie, czy masz energię, drive do tego, żeby w chwilach trudnych i tak iść dalej. Na uczelni masz tak samo. Masz trudniejszy dzień, gorszy egzamin, trudniejsze kolokwium, też masz stres i też przez to przechodzisz. W cudzysłowie, jak się uśmiechniesz, jest łatwiej. To nie jest taki pusty optymizm, tylko pytanie, czy wiesz, po co to robisz? Wiesz, że to jest przejściowe, wiesz, jak się zregenerować, wiesz, skąd brać inspirację. To są te rzeczy, które pędzają mnie do działania. Nieważne, czy jest to życie prywatne, biznesowe, uczelnia, wyjazdy, czy bycie w biurze po prostu. W przedsiębiorstwach często nadchodzą kryzysy, te mniejsze lub te większe. Jak przekuć porażkę w sukces? Przerabiając błędy i przekucie porażki w sukces nie zawsze jest natychmiastowe. Czasami wystarczy porażkę przekuć na niepopełnianie błędów, czy tego właśnie błędu. To nie gwarantuje jeszcze sukcesu. No bo przykład, robisz coś, tracisz pieniądze, wyciągasz z tego lekcję, odrabiasz te pieniądze, żeby mieć zero, nie? I dopiero z tego miejsca patrzysz, czy ta strategia pozwoli ci zarobić dwa razy większe pieniądze niż wcześniej w tym pierwszym przypadku, jakie straciłaś. Kiedy jesteśmy młodymi przedsiębiorcami wchodzącymi na rynek, jak powinniśmy stargetować grupę odbiorców? Czy musimy koniecznie zaczynać od tej mniejszej, na przykład młodych ludzi? Czy mogą to być osoby starsze? Czy taki większy target to jest dla nas dużym utrudnieniem? Rekomenduję nie targetować, tylko podążać za pieniędzmi. Jeżeli masz produkt, który jest droższy niż budżet młodego człowieka, no to nie targetuj go w tym. Ale z drugiej strony mały budżet, ale nastolatek ma iPhone'a za 3-4 tysiące. Więc pytanie, czy ma ten budżet? No ma, na rzeczy, które on uważa, że są warte wydania takich pieniędzy. Ale już na przykład na kupno książki za 5 dni powie, że nie ma. Nie, książka za dużo, kupię na bazarze albo ściągnę z chomika. To jest kwestia, ale nie zrobi tego z iPhone'em. Więc to nie jest kwestia wieku, tylko realnej potrzeby, którą zaspokajasz. U osób, które prowadzą biznesy, jest większa świadomość tego, że pomysł, strategia, rekomendacja, rozwiązanie jakiegoś problemu zarobi mu bardzo dużo pieniędzy, więc jest w stanie zapłacić za edukację, albo konsultację, albo za jakiś lifehack, jak ominąć problem, bo on go musi rozwiązać tu i teraz. Marketing społeczny jest oparty na relacjach z klientem, ale czy dzisiejsze firmy potrafią przyznać się do błędu? Na przykład chodzi mi tutaj w kontekście reklamacji wadliwego produktu. Czy potrafią one przeprosić?
klienta? No, niektóre tak, niektóre nie. Zdarza się coraz częściej, czy nie? Niektóre tak, niektóre nie. Marketing jest bardzo rozbudowaną dziedziną, ale współcześni marketerzy ostatnio nie tylko muszą... Ich nie słuchamy. Czego? Bo mówią nieprawdę, niesprawdzone rzeczy i przeszkadzają ci w biznesie. Mówią, że powinno to tak wyglądać, a w praktyce jest inaczej. Czyli załóż fanpage na Facebooku. Ja mówię, nie, sprzedaj ludziom, których masz na koncie prywatnym najpierw, w swoich znajomych. Ucz się Facebook Adsów. Mówię, nie, sprzedaj na Facebooku, w grupach tematycznych, bez reklam w ogóle. Czyli mówią, wydawaj pieniądze, zanim je zarobisz. Nie, wydawaj być może pieniądze, jeśli je zarobisz. Nieodwrotnie. A to nie jest tak, że oni może coraz bardziej naginają rzeczywistość i przedstawiają coś, co nie jest prawdą? Ale kto? Marketerzy? Tak, marketerzy. Myślę, że to ludzie tak mają taką tendencję. Nie to, że marketer czy nie marketer, czy ktoś inny. Ludzie tak mają. Ale czy taki marketer teraz powinien mieć również umiejętności analityczne? No bo mówmy się teraz, marketing też polega na korzystaniu z aplikacji, różnych systemów. Czy on powinien poszerzyć tą swoją wiedzę, nie tylko bazować na teorii? Jakoś doszkolić się, nie wiem, z programowania na przykład? Niekoniecznie, no bo potrzebujesz widzieć, czy jesteś skuteczny w tym, co robisz. Są różne parametry oceny twojej skuteczności. Sprzedałem dzisiaj za 10 tysięcy na Facebook Adsach. Okej. Okay. Zrobiłem to przez dotarcie do grupy 50 tysięcy widzów tej reklamy. Dobra. Jak to zmierzyć? To musisz umieć czytać albo Excela, albo statystyki reklam, albo mieć takiego mistrza Norberta, który jest obok, który to analizuje u nas i ustawia. Czyli ode mnie Norbert ma wizję, co chcemy osiągnąć, know-how, przykład, takiego eksperta, takiego i razem wdrażamy to. Czy to jest teamwork? A długo trwa praca nad danym projektem? Bardzo ogólne pytanie, doprecyzuj proszę. No na przykład mamy pomysł na biznes, mamy już taki team, to jeśli wchodzimy na rynek, to ile czasu to zajmuje? Zła kolejność. Jest najpierw wejście na rynek, czyli sprawdzenie, czy jest zainteresowanie tematem, później jest produkt i później może jest team. Jak masz produkt, pomysł, team, biuro, firmę, nie masz klientów, to ryzyko jest ogromne, bo masz stałe koszty, które cię gonią. A jak nie masz stałych kosztów, masz większą elastyczność. I może się okazać, że w ogóle nie potrzebujesz tego produktu tworzyć, bo on już na rynku jest. I twoim produktem będzie firma, która dobrze to sprzedaje, a nie produkuje. No, ale chciałem zawsze produkować, nie wiem, zegarki. No dobra, ale może rób to w drugim, trzecim kroku. Najpierw zarób sprzedażą innych produktów typu zegarki. Celem zbudowania kapitału, bazy klientów, rozpoznawalności i później wypuść swój produkt. A jak to minimalizować te koszty stałe? Powiedzieć sobie, że koszty muszą nosić zero, chyba że zarabiam pieniądze, to z tego x% mogę wydzielić na koszty. I to brzmi jak abstrakcja dla ludzi, którzy nie kumają, jak działa biznes. Jak to przecież muszę mieć firmę, muszę mieć biuro, pracowników. Nie, no bo albo masz pieniądze, które inwestujesz w ten biznes. Jak jesteś młoda, no to nie masz tych pieniędzy, chyba że masz to. Wygrałaś konkurs, totolotka, wygrałaś spadek po babci, rodzice cię bardzo kochają i myślą, że dadzą ci pieniądze, to będzie ci lepiej w życiu. Czyli cię pośledzają w tym działaniu tak naprawdę. No to pieniądze musisz zdobyć od klienta, musisz wyrwać te pieniądze z rynku. Jak mówi Felix Denis w swojej książce, musi być jak świnia ryjąca za truflą. Jak nie masz tego podejścia, czy nie masz tego głodu, no to jest ryzyko duże, że pieniędzmi nie zarobionymi przez ciebie będziesz źle zarządzać. I bardzo często możesz zamienić 100 tysięcy na minus 200 tysięcy. Jak to jest w ogóle możliwe? No bo działasz w inny sposób pieniędzmi, którymi zarobiłaś, aniżeli tymi, które dostałaś. Często powołujesz się na to, że wcześniej pracowałeś w krakowskiej firmie i tam byłeś, można powiedzieć, otoczony tą przestrzenią, a teraz wyznajesz taką zasadę, że lepiej się pozbyć tej przestrzeni i trochę niekonwencjonalny sposób prowadzenia działania w firmie. To wszystko zależy. Nie pracowałem w krakowskiej firmie, tylko miałem krakowską firmę, którą sam stworzyłem, to jest ta różnica, ale stworzyłem sobie zbyt dużą strukturę niedopasowaną do mnie. Więc później był etap fuck it, robimy w drugą stronę zupełnie, eliminujemy stałe koszty, skupiamy się tylko i wyłącznie na efektywności i to stworzyło firmę wirtualną, zdalną, gdzie większość 2017 roku podróżowaliśmy. Mamy teraz znowu biuro, mamy team, budowany bardzo świadomie, powoli. Jest to grupa snajperów, a nie wielki zastęp żołnierzy. Czy celujemy w specyfikę, kompetencje, teamwork, przyjacielskość, kumpelskość w tej strukturze.
I to jest ta zmiana. A czy da się prowadzić firmę tak kompletnie zdalnie? Da się. Trochę nie mając siedziby? Siedziba w ogóle nie jest potrzebna. Czyli można pracować w różnych innych krajach? Pracowaliśmy w Tajlandii, Bali, w Łodawie, Nowym Jorku, Kalifornii. Tak. To jest kwestia może nie od razu, ale zaplanowania sobie, jak chcesz, żeby było. Młodzi studenci. Często. Mało tego. Nawet można prowadzić firmę, mając małe dziecko. Czyli przychodzi z dzieckiem do pracy? Też. Młodzi studenci często zaczynają swoją karierę zawodową jako wolontariusze w różnych organizacjach non-profit, ale właśnie te organizacje, czy... bo im chyba jest trudno istnieć na rynku, ponieważ no, nie mogą powiedzieć, że ich celem, co powinno być celem firmy, jest nastawienie na zysk, no bo to byłoby sprzeczne z ich ideologią. Jak one mogą sobie poradzić na tym, w tym drapieżnym rynku? No, część sobie radzi, część sobie nie radzi. Ci, którzy kumają, że potrzebują pieniędzy na opłacenie rachunków fundacji, mają pieniądze na opłacenie rachunków fundacji. Ci, którzy są społecznikami, dochodzą do momentu, w którym potrzebne są pieniądze i się wywalają. Więc to nie jest sprzeczne, to jest spójne. Robię fundację, która musi mieć pieniądze, żeby realizować swoje cele. Może realizować swoje cele, ona nie musi wykazywać zysków w KRS-ie, ale musi mieć środki na realizację działań, które ma w swoim statusie. Więc tak potrzebuje pieniędzy. A to są pieniądze, które pochodzą przychody minus koszty. To są pieniądze, jakie mogą inwestować w budowanie studni w Afryce. W Polsce często problemem w założeniu firmy jest biurokracja. Ale... Nieprawda, nieprawda. To jest powtarzany mit od lat. To jest nieprawda. Założenie firmy jest super proste, księgowość jest super prosta na początku działalności, więc to jest mit. Powinniśmy w Polsce zakładać firmę, czy... Ja mam w Polsce, nie znam się na zakładaniu firm za granicą. Jeśli myślisz, że założę firmę w innym kraju, no to no dobra, rób to, okej. Okay. Załóż w Wielkiej Brytanii, na Słowacji, w Kalifornii. Okej, okay, załóż. To jest proces, nie wiem, jednego dnia, jednej godziny. Dobra, już to masz zrobione. Done. I co dalej? A teraz nie wiem, więc skup się bardziej na tym, jak pozyskać klienta, a to, jaką firmą go obsłużyć, jest wtórne. A jak działać w mediach społecznościowych, żeby ta nasza firma rozszerzała swoje zasięgi? To jest bardzo ogólne pytanie, więc odpowiedź jest bardzo precyzyjna. Skutecznie. Teraz doprecyzuj pytanie, proszę, ja dam Ci konkretniejsze rekomendacje. Czy powinniśmy klienta zalewać tymi informacjami w social media? Nawet zobacz, to zdanie, jakie używasz, słownictwo. Zalewać klienta informacjami. Nie. Dawać mu wartościowe treści? Jak najbardziej. Jest zupełnie inna różnica w przekazie. Prywatnie, jak ty znajdujesz czas na to wszystko? Zapierdzielam. Nie ma innej odpowiedzi, nie, ja jej nie znam. Mam 4-miesięczną córkę, która wymaga uwagi, więc muszę jeszcze bardziej kondensować moją pracę, bardziej blokować te aktywności. Tutaj na konferencji i nawet w tym wywiadzie biorę udział tylko i wyłącznie dlatego, że jest to przy okazji mojego wyjazdu biznesowego do Warszawy, a kiedyś bym przyjechał z sentymentu do studentów. A teraz już tego nie przejdziesz przez ten filtr oceny moich wyborów, bo dla mnie ważniejszym wyborem jest hej, chcę być z moimi dziewczynami, a nie pomagać studentom. To robiłem wcześniej, albo będę robił to później, jak mała będzie sama studentem, studentką. A co byś doradził przyszłym przedsiębiorcom, studentom? Robić, nie gadać. Żeby się nie bali i założyli tą firmę. Nie zakładali firmy w ogóle, jak się boją. Poeksperymentowali w małej piaskownicy, na czyichś biznesach, robiąc małe rzeczy w internecie. Jak się boisz, nie zakładaj firmy. Dzięki za rozmowę. Przyjemność.